prawie już gotowy. Siadamy na kilka godzin na łowisku Wojnowice, no kill. Na kilka godzin. Połowimy sobie na metodę, ale z tą mocniejszą wersją karpiową.
Jest piękny, pełnouski, około 5 kg. Trochę przekarmione. Łatwo się wypina, bo haczyki bezadzierowe. Trochę przekarmione kukurydzą, trochę peletem. Jest piękna sznika, pełnouska. Zdrowe, piękne, silne ryby. Z drugiej strony o 5-6 kg. Wypuszczamy i lecimy po następnego.
zdążę naprawić drugiego kija. Jedzie. To jest 7-8, 8, może nawet 9. Piękna walka, mocne ryby. Metod Feder, ale taka wersja karbiowa. Fajna zabawa, łowisko. Wojnowice, no kill. Piękna sprawa, piękne popołudnie. Można siedzieć. Do domu, do chaty. Pięknie. Łowisko. Dziś dość pusto. Pięknie. Po następnego.
A to już jest razem z wędkowaniem, czy tylko sam domek? Nie, domek 130 i od osoby wędkującej 80 zł. Aha, aha. Tak normalnie jakby się... Bo na przykład na Rostarzewie, wie pan gdzie jest Rostarzewo? No to tam mają domek liczony już z wędkowaniem. Jak gadałem. Tylko oni mają tam chyba ten jeden tylko. Bo tam jest ten mały saf i ten duży. No, no. Ja mieliśmy jechać teraz na Rostarzewo właśnie, ale pod namiot. Trzy są. Takie cztery. Trzy stawy? Nie, domki. A domki? Na Sośnie. Kobrunka tam, no. Pod tą amboną. No. Drugi. Na wierzbie masz. No. O, branie. O. Na wierzbie masz. I później na psie. A jeszcze kurde na wyspie też tam koło. No, no. Dużo ludzi poleca psa właśnie, plażę, las i wierzbę. I dwunastkę. A na małym stawie nie pamiętam. Bo mój kolega, może pan zna owczarzak, Wiktor. No. Zna pan na pewno. No to on mnie zaciągnął do tego ryb. I on mnie zafascynował. On tu mieszka zresztą w Wojnowicach to. On mnie zaciągnął do ryb i. A ja mieszkam w Opolnicy, ale jestem tu pierwszy raz. Tak? To proszę. A Wiktor właśnie no, mnie zaciągnął na ryby i od tamtego czasu tak. No, kiedyś jeździłem na spawik, co to za dzieciaka, ale tak porządnie to on mi pokazał jaki sprzęt kupić, to żeby było dobrze. Tak mnie wciągnął w to. No coś, rybka jakaś jest. Thank you.
Ale bardziej tam tym dorzucaj. No bo tu YouTuber tam, że ty tam tu nie rzucę, no nigdy bo ja mam prosto. Były dwa może to wyszały. Śledzki skorzyka, a które jeszcze nie było zbrodzenia, to ci doda. Musi od razu. Już śledzka. Idź co się zawita, to nie dalej jest. Jak tam idziemy, to... Idź co tam na przykład, tam na... Przeciśnienie do góry, tam sobie w prezy tak dużo było. To zaraz pójdę, tylko zobaczę tutaj tam. Ale zobaczymy jak. Tam, w ogóle zostań, bo ci punkt pociągnie tam. Oj, Nie, no tak, ja to robię. Poczekaj, żeby było ten zaraz. Siedem, kurde. Tak makie duże to jest, robię zdjęcie tej ryby. Odłączyć? Może odłączyć. Dobra. Się uda wyjąć. Kręci się? Tak. Tam się kręci, nie? Tak okay. Jest. Tak? To zrób zbliżej. Chodź bliżej. Bliżej chodź. Tak, troszeczkę. Taki korbo. No myślę, że ma trochę więcej jak 6 kg. Zaraz go zważymy. No. Kuba go zważy i będziemy wiedzieć. Z 8. Dobra. Dawaj wagę. Patrz. Zero? Nie. Patrzcie, to jest. 11. 11. A to tak koło dychy powiedzmy. Thank you.
Ferrari. I Ferrari. Proszę. Tu możemy odważyć. Ale myślę, że oddechy może cały kilo. Całe kilo. Wszystko dycha. No.